Wyspa Sobieszewska to obszar jedyny w swoim rodzaju. Oddalona od centrum Gdańska zaledwie o 15 km, jest jedyną wyspą w Polsce, która powstała przy udziale człowieka. Wyspa powstała dokładnie 31 marca 1895 roku przez wykonanie 7-kilometrowego przekopu Wisły między dzisiejszym Gdańskiem Świbno a miejscowością Mikoszewo. Projekt został wykonany na polecenie samego cesarza Niemiec Wilhelma II, pod zwierzchnictwem którego znajdował się wówczas Gdańsk. Wyspa Sobieszewska jest obszarem miejskim, jedną z dzielnic Gdańska, choć ponad 78% jej powierzchni pokrywają lasy. Najcenniejsze przyrodnicze obszary wyspy zostały objęte ochroną rezerwatową, a sama wyspa została uznana za kluczowy obiekt przyrodniczy Gdańska. W 1994 roku Rada Miasta Gdańska nadała tym terenom status krajobrazu chronionego, wyspy ekologicznej. Jednym z elementów krajobrazu wyspy stał się zbiornik wody Kazimierz. Budowla znajduje się w okolicach nadmorskich przy ulicy Lazurowej. Wznosi się 10 metrów nad najwyższymi drzewami. To ponad 30-metrowa wieża. Decyzję o powstaniu zbiornika podjęła Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna. Powstanie zbiornika jest finałem szeregu prowadzonych od lat inwestycji na rzecz poprawy jakości wody w miejskiej sieci wodociągowej. Ale to dłuższa historia. W roku 2004 83,6% gdańskiej wody spełniało normy jakości. Sytuacja dynamicznie się zmieniała. W 2011 roku, dzięki realizacji unijnego projektu, pierwszego etapu gdańskiego projektu wodno-ściekowego, prawie 97% gdańskiej wody spełniało rygorystyczne normy jakości, zarówno krajowe, jak i unijne. Poprawy wymagała jedynie jakość wody pitnej, dostarczanej mieszkańcom Wyspy Sobieszewskiej. Aby tego dokonać, rozpoczęto drugi etap gdańskiego projektu wodno-ściekowego. Woda, z której korzystali mieszkańcy wyspy, pochodziła z lokalnych ujęć wody Sobieszewo i Świbno. Badania wykazały, że w lokalnej wodzie znajdują się fluorki, które przy nadmiernym spożyciu mogłyby być niekorzystne dla organizmu człowieka. Wiedzieliśmy, że należy przeprowadzić inwestycję, która zmieni sytuację na Wyspie Sobieszewskiej. Stanęliśmy przed dużym wyzwaniem, zdecydując się na budowę około 8 km wodociągu oraz przewiert pod Śmiałą Wisłą, by zapewnić mieszkańcom wyspy zdrową wodę głębinową z ujęcia wody Lipce. Dzięki realizacji inwestycji w ramach drugiego etapu gdańskiego projektu wodno-ściekowego na Wyspie Sobieszewskiej wyeliminowano problem fluorków. Od tego momentu możemy mówić, że wszyscy mieszkańcy Gdańska piją wodę dobrej jakości. Aby umożliwić doprowadzenie wody nową siecią, konieczne było podniesienie ciśnienia wody. Stąd decyzja o budowie tego zbiornika wody jako elementu realizowanego projektu. Efektem podłączenia zbiornika do systemu jest wyrównanie i stabilizowanie ciśnienia wody w Sobieszewskiej sieci wodociągowej. Woda do znajdującej się w tej dzielnicy nieruchomości płynie bowiem z oddalonego 18 km ujęcia wody Lipce. Zbiornik wieżowy to budynek o charakterze technicznym, w którego górnej części umieszczony jest zbiornik z wodą. Ze zbiornika wodę rozprowadza się siecią wodociągową do miejsc jej odbioru, czyli na przykład mieszkań. Zbiornik zawsze musi być umieszczony powyżej odbiorców wody, ponieważ działa na zasadzie naczyń połączonych. Dodatkowo, zgodnie z pojęciem tzw. paradoksu hydrostatycznego, im wyżej położony jest zbiornik z wodą, tym wyższe ciśnienie wody uwalnianej do sieci. Dlatego dzięki wieży ciśnień woda może być rozprowadzana grawitacyjnie do każdego z mieszkań znajdującego się poniżej położenia zbiornika, bez dodatkowego zasilania. Zbiornik wieżowy ma za zadanie zapewnienie rezerwy wody w sytuacjach zwiększonego jej użycia oraz na wypadek awarii wodociągu. Z góry zbiornika widać wspaniałą panoramę Wyspy Sobieszewskiej. Z trzech propozycji wieży ciśnień mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej wybrali wersję najbardziej oryginalną i ciekawą w moim odczuciu, która została zrealizowana. Jest ona na tyle ciekawa, że liczni wczasowicze i mieszkańcy Wyspy Sobieszewskiej i Gdańska często przyjeżdżają, by obejrzeć, jak ona wygląda, licząc na to, że już niebawem wejdą na górę, będą oglądali ciekawą panoramę Gdańska, Żuław Gdańskich czy Mierzei Wiślanej. Budowa zbiornika rozpoczęła się w styczniu 2014 roku i trwała do września 2015 roku.
budowa trwała przez 21 miesięcy. Do budowy zbiornika zużyto 3300 m sześciennych betonu, 130 ton stali, 5 km różnego rodzaju kabli. Pojemność zbiornika wynosi 600 m sześciennych. Wysokość budowli wynosi 30 metrów. Taras widokowy znajduje się na wysokości 45 metrów nad poziomem morza i wystaje około 10 metrów ponad korony najwyższych drzew. Zbiornik wody na Wyspie Sobieszewskiej to dla nas inwestycja szczególna. Do tego chcemy, by jej patronem został pan Kazimierz Belkę, człowiek, który mawiał, że warto pracować w wodociągach, bo to więcej niż praca. To służba ludziom. I te podejście do pracy przekazywał wszystkim pracownikom, których miał okazję szkolić. Chcemy, by zbiornik to podejście do pracy symbolizował. Jest to kolejna inwestycja, dzięki której będziemy jeszcze sprawniej dostarczać wodę, podnosząc tym samym jakość życia mieszkańców Gdańska. Zbiornik ten kończy pasmo inwestycji, które spowodują, że 100% mieszkańców Gdańska będzie miało ciągły i niezagrożony dostęp do wody o najwyższych parametrach.